Szczęść Boże, księże biskupie. Szczęść Boże, witam. Księże biskupie, ksiądz pobłogosławi nas. Ksiądz, ja tylko poinformuję, bo jeszcze nie wiedzą właśnie nasi modlący się, że jest z nami telefonicznie ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, mój biskup właśnie wrocławski. Proszę o błogosławieństwo dla nas, dla wszystkich modlących się. Właśnie, modlitwa wspólna to ta, o której mówi Pan Jezus, gdzie dwóch lub trzech zbierze się w imię moje, tam ja jestem między nimi. Pan Jezus też mówił, że jeśli prosimy w imię Ojca, to Ojciec odpowie, da, bo zsyła i deszcz, i słońce, i na dobrych, i na złych, czyli na nas i w dobrych, i złych chwilach, i w dobrych, i złych odsłonach naszego życia. Pan Bóg spogląda z miłością, zsyła słońce, deszcz i ostatecznie tym jest Boże błogosławieństwo, przyjmowanie Bożej obecności, która nas podnosi i umacnia. I to błogosławieństwo też pewnie rozciąga się i na przyszłą modlitwę, tę, która czeka w dniach kolejnych, ma być też, jak słyszałem, nowenna, tak? Pompejańska, tak, od 13 maja. Od 13 maja, właśnie, w intencji nawrócenia grzeszników. Jak słyszę o modlitwie o nawrócenie grzeszników, zawsze przypomina mi się święty Paweł, który napisał tak: Chrystus Jezus przyszedł zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. I to zdanie świętego Pawła bardzo dobrze tłumaczy, dlaczego modlimy się o nawrócenie grzeszników, no i dlaczego ta modlitwa też i mnie, i każdego modlącego się obejmuje. Przyszedł zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Właśnie, niech więc na dzisiejszy wieczór i na czas nadchodzącej modlitwy błogosławi wszystkich Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Bóg zapłać, księże, biskupie Andrzeju. Proszę bardzo, proszę, z Panem Bogiem, szczęść Boże. Szczęść Boże.